sonatę E-dur numer pierwszy i sonatę G-dur numer drugi. Są to stosunkowo małych rozmiarów sonaty, ale stanowią spore wyzwanie dla wykonawcy. Co jest charakterystyczne w tych sonatach, to elementy taneczne, które się tam pojawiają. Druga część sonaty E-dur to oryginalna, o nieco archaizującym charakterze Siciliana. Sonata G-dur jest liryczna, natomiast druga i trzecia część są bardzo dowcipne i pełne humoru. Druga część to marsz, natomiast trzecia część zawiera również taneczne elementy. To niemiecki taniec ludowy, w którym słyszymy instrumenty ludowe, takie jak dudy. Temat pierwszy oparty jest na jednakowym wzorze rytmicznym dwóch szesnastek i ósemki. Który w metrum 3/8 pojawia się nieregularnie. Raz na 3, raz na 2 i raz na mocną część taktu. Co właśnie tworzy takie dowcipne przesunięcie rytmiczne. Temat pojawia się w zaskakujących tonacjach, zupełnie nieoczekiwanie w odległej tonacji F-dur. A całość wieńczy radosna, taneczna koda, w której znowu w basach słyszymy dudę.